Wasiak to jest, proszę Państwa. Cała Wasiak. To jest ta Wasiak. Magdalena Wasiak. Pani Wasiak, Wasia Wasiak. Ale ona szurnięta trochę jest też. To Wasiak. Ona już się wyrobiła. Ona już się wyrobiła, ta Wasiak. Chciała rządzić, ale to trzeba mieć troszkę oleju w głowie. Magdalena Wasiak. A co ty tam jajko znosisz? Tyle tych mszy, tak dużo teraz modlą się, Boże, jak miło, ta Warszawa religijna się zrobiła, Boże, jak to dobrze. W każdym kościele dużo ludzi świecą. O Jezu, jak miło, że ta Warszawa taka religijna teraz się zrobiła. O Jezu, dzięki tej Wasiak. Dzięki tej Wasiak. Przydał się ten telefon? A widzisz. To czasem, jak nie chcą puścić tam, to trzeba dzwonić do samej tej Gronkiewicz i ona wtedy. Już przetarłam szlaki, jak już nie wyciągnęłam. Ale nie. A jutro to będzie lepiej. Z czym będzie lepiej? No ze wszystkim, no. Coś na ząb dadzą, może coś. A co, nie byłaś pewnie u niej, tylko tak... Byłam w sekretariacie. No. Później mnie skierowali do Wydziału Społecznego na Niedzałą. Później się okazało, że... Ponieważ to były do Wrocławia, kultura, dwa tematy no. kulturalne, no. to oni to sobie przesłali wszystko do kultury, bo ktoś się nie doczytał, wziął, no. że to jest kultura. Później się okazało, że Wydział Kultury, czego magistrat nie widział, więc już w ogóle mózg staje. Słuchaj, był błękitnym wieżowcem, a ja zrobiłam kółko, bo poszłam na Niecałą, no, bo tam się no. Miał mieścić, ale za skutek jakiś roszad. Na razie jest przez pół roku na 23 na tym błękitnym wieżowcu, więc poszłam spinionać w ogóle, co to jest i tak dalej. Dlaczego, co to za porządki, że przecież jedna sprawa jest społeczna, dwie sprawy są kulturalne. No, to najpierw na tej niecałej zrobiłam lejboch. Pani w ogóle posprawdzały to wszystko, gdzie to jest i tak dalej, z poczuciem winy, więc znowu na te 23. No, więc... To ma wrócić do Wydziału Społecznego na Niecałą, no i będzie przegryzane. No, a urzędnicy mają poczucie winy, że jak to się mogło stać. No, a ja oczywiście do pieca na tą okoliczność. A więc właśnie, no. No więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Czyli, że posprawdzałaś, jak dojść. Wszystko posprawdzała, nie ja muszę ci powiedzieć, że ta Rodowicz śpiewała, że dojść można wszędzie. Ja wszędzie dojdę, zapewniam cię. Ja to no ale to trzeba dojechać. Dokładna, aż do bólu. Nie kłam, do windą się jedzie. Ty byś nigdy nie szła na piechotę. Ha, na 23? Ha, jeszcze i mój drogi. A w ogóle to kucy tam klimatyzacji nie mają, Boże. Ależ mają łaźnie to urzędacy. No mają ładnie, bo tam lejcie radiowała też. No. Tam wszystko jeszcze w paczkach sobie wyrywają różne rzeczy. No w ogóle kucia mi, przepraszam bardzo, czy Państwo to macie stan oblężenia. No. A moje były ukochane radiowała się mieści. No. Ale już nie słucham, bo im w kółko te same piosenki, to już teraz też nie, ale kiedyś to jak Grzegorz Benda gdzieś tam miał w szkole jakieś piłki, sporty, to leciałam wie, za tym Grzegorzem Bendą, bo on tak fajnie mówił w tym radiu Wawa. No. Także wie, dzisiaj wszystkie żebraczki padły tam w tym buwie. Przyszedł taki bezdomny dziad i słuchaj, i tak się walnął, coś tu rzucił, coś tak spadło. Ja mówię, że ci wszyscy żebracy to po prostu są tacy pomędrzy i tak się walili, że mnie to a troszeczkę... To wszystko z tej temperatury. Ja tam siedziałam większą część dzisiejszego wieczoru, ale sobie poszłam jeszcze tam do tej konsolety, tam gdzie ten kulawy siedzi, taki czujny, tak? I tam myślałam, że te pół godziny, patrzę, że te pół godziny, to tam 5 minut mi tylko zostało, i to wcale nie dużo było, wiesz, Elżbieta tylko 5 minut mogła jeszcze skorzystać. No i ja myślę, po co się wam gapić takiego bezdomnego, który zaraz będzie chrapać, bo te pufy są dość blisko tych komputerów i tam śpią. Ale jak to? To w tej samej sali? No ale oni mogą tam wejść bez tego, bez karty dotycznej? A jakże bez karty? Przecież ma kartę. Jeden dzisiaj młody, ładny się wykłócał przy wyjściu, bo chyba go nikt nie miał karty. A może mu się skończyła, nagle ta karta się skończyła. I ja tak schodzę i mówię, a co to za krzyki, co to za hałasy? I tak się oglądam za siebie, a ta młoda ochroniarka nie głupia i mówi, no bo nie miał karty po prostu i po prostu musi sobie wyrobić nową kartę, no. Ja się buję, no. A bezdomni tam, jeden taki bezdomny, to o tak idzie korzonki i o tak idzie, przecież to widać, że to jest facet w potrzebie, no to gdzie do biblioteki, a jeszcze twarz nie ma taką, ale, bo tam siwe też przychodzą, ale po prostu... Takie to głupie, przecież można cały dzień położyć się w Parku Skaryszewskim. Tam tyle ludzi pod drzewami siedzi, to jest bardzo miło. Na świeżym powietrzu. A tutaj w tym buwie, tam przyznam się szczerze, że tam jest zimno. Zimno jest, tak. Taka klimatyzacja? Tak, jest bardzo dobra klimatyzacja, nie jak na lotnisku. Na lotnisku to masz chłodno. Ja tam w barze, ile byśmy z tą Ewką Grubą siedziały i się wygłupiały, to tam jest w lecie, ja mówię do tej kierowniczki baru bistro, ja mówię, wie pani co, pani Jasiu, że po prostu, no tylko na lato przyjeżdżać do lotnisku, siedzieć, książki pisać, a ja piszę, ten żołnierz podchodzi, co ja tu piszę, no że ja mówię, że gdzie ja, i tak pyta się mnie, gdzie mnie można oglądać, w jakiej telewizji, ja mówię, proszę pana, oczywiście, że jak najbardziej oglądać. I potem połowa tych żołnierzy wszyscy oglądali w internecie. No i dobrze, no i... to przynajmniej chłopak nie uciekł. A najchłodniej to jest, moi drodzy, w tych tramwajach niskopodłogowych. No najchłodniej, bo to właśnie są dobrze pomyślane. Moja ukochana linia, dziewiątka, nie wiem co... To są dobrze pomyślane. Do dziewiątki, bardzo ją lubię, no. To są dobrze pomyślane, tak. No, ja jeszcze dzisiaj byłam w tego... W Wojskowym Departamencie Zdrowia na tym, tam, gdzie się na Królewskiej, też tam trochę przetarłam. Właśnie. Tam wiesz, chcę tutaj, żeby ta dotacja dla szaserów, ale muszę mieć wkład własny. No a później jeszcze do Ministerstwa Zdrowia się okazało, że te mendy, to co ja chciałam, ten Wydział Budżetowy to jest na długiej. I to jeszcze ten przy Starym Mieście, no ja już stwierdziłam, nie, taki upał, bo musiałam później zrobić kółko do Błękitnego Wieżowca. Myślę sobie, o nie, to ja padnę. Bo no to taki upał, to miałeś nie, już było mi tak gorąco, że stwierdziłam, mowy nie ma. Całe miałaś taki upał. Mowy nie ma. Bo taki upał, to mówię ci, w cieniu w Parku Skaryszewskim pod drzewem, na trawie. No, ale chociaż przynajmniej, wiesz, wytropiłam w tym, no, te wszystkie... Wszystkie tropy przeleciałam w tym Departamencie Kultury Społecznym, wszystko wiem. No.
Majdan? No i jeszcze oczywiście zrobiła mi notatkę na temat kibelków, bo oczywiście nie spełniały normy, a to jest, słuchaj, znakomity punkt zaczepienia, to jest takie świetne opanowanie. No jeżeli masz, jeżeli Hanka cię przyjmie z tego powodu, to rób tak, ale chyba z tego powodu nie, co? To Hanka teraz to już nikogo nie przejmuje, bo już teraz takie, wiesz, no tam, za skórę zaleźli, bo się pytałam w sekretariacie, no. Powiedziała, że ten, że sprawa została tam skierowana i że tam trzeba iść. To tylko okazuje się, że ten znajomy tego mojego, wiesz, fotografa, byłego komandosa, miał szczęście, że się wstrzelił fuksem. No. To mu się udało jak ślepej kurze ziarno. No. A no właśnie. No, ale tutaj też nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, bo się okazało, że przed nim, wiesz, niedopatrzenie. No to oni teraz, wiesz, bo ja mówię, co to jest? 2 miesiące? Jest sprawa, przecież powinna być będę procedury po 1,5 miesiąca, co to u Państwa są za porządki? No, my to przekażemy dalej, najlepiej to mówimy, jak człowiek wchodzi jedną osobą, bo no my to nie wiadomo, jacy my, prawda? No, no i wiesz, już oni teraz się zajmą tak, jak trzeba. No, no i dobrze, nie przyjmę to być, bo no, coś mi się zdaje, że to też jeszcze będę kupały. A jak? Do połowy września. No, mówili, że do czwartku tam kilka zmarło. A właściwie to już jest połowa września. No, no w sumie to jest. No. Nie wierzę, żeby zjadali, żeby było nagle chłodniej. No. Jeszcze w sobotę jest ostatni koncert w Parku Skaryszewskim o 16, to trzeba iść. No to przynajmniej ja idę. Jestem. No. To już się kończy. Pod chmurką. No, jeszcze tego. Za tydzień ostatni raz koncert w Łazienkach. No, zamknięcie sezonu. No, słuchaj, ty mnie sprawdziłeś tam w kompie. On chyba nie sprawdzał. Nie? No, ale to, co cię prosiłam, ta agencja ochrony. Ale jego nie ma, nie było. No dobrze, no jego, ale może nie kto inny jest, no. Ja bym chciała do jednej chociaż pójść, no. No, muszę wiedzieć dokładnie, gdzie mam dojechać. Potem on może zobaczy jeszcze. No dobrze. To gdzieście byli dzisiaj na wystawie? Pałacu Kultury, jakie fajne, znowu te gołębie latały. Wiesia się patrzy na górę obozna. Jak to, naprawdę? No, gołębie. No tak jak w kościele, no. No. No co to, gołębie wszystko jedno. Piękne obrazy po 4 metry w jedną stronę, drugą, ale naprawdę piękne. A tu, wiesz, przy rozpoczęciu gołębie latają. No i dobrze, dobrze, że komuś kupi na głowę nie zrobił. A te obrazy to jakieś takie, wiadomo co chodzi, czy takie pochowane? Nie wiadomo. Czas, aha, nie wiadomo. I takie bardzo ładnie. No to o to chodzi, że to nie wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Nie. Mówi, jest w Biblii napisane, że się nie będą rozmnażać, że będą jak aniołowie, nie będą się rozmnażać, ale aniołami nie będą, bo będą żyć na ziemi. I dajcie spokój. I tego oni strawić nie mogli, dlatego że jak Biblię świni odsuwali koryto, no to po prostu jest ciemna. No a coś dobrego było na tej wystawie do jedzonka, czy nie? Tylko teraz nic. Tylko samo wino. Nie. Gdzieś w tych galeriach mniejszych, czy ciasteczko. Widzę, to jest krzepeczki. Chwycić ciasteczko. Do jedzenia to jest najlepszy krupnik. Jest no. Świeży. No i ja przyszłam tu z jedną zupki, bardzo dobra, no już to na ciepła była to chodźka. Gotował Marcinek Grubiutki, to zawsze dobra. Ale tam na Lubelskiej? A ja nie wiem skąd oni przywieźli, bo właściwie tam codziennie kamera Google jeździ na Lubelską, a tam codziennie się kłócą. Ale o co? O to Google z oczewicy? No czy to bardzo? Bo wiesz, ludzie nie rozumieją, że ktoś jak pracuje, to ciężka jest praca. To nie ma tak, że żebraczka przyszła i leży. To jest ciężka praca, proszę ciebie. Oni chcą jak najszybciej pójść tamtąd do domu. No, a tu, wiesz, też przez kamerę widać, bo to, wiesz, przez okno zagląda jakiś taki ładny facet w sumie i tp, ale już jest po drugie, już zamykają tę stołówkę, zamykają.
prawda, no to taki tam siedział w pierwszym rzędzie, podleciał do kuchni, bo tamten prosił, żeby się spytać. No i ta baba wyszła i nalewała tam jeszcze drugą tą porcję i zaczęła na niego krzyczeć, że to ona chce iść do domu, ale przez niego to on właśnie prosi. Przez niego prosi, dała mu do zrozumienia. W końcu... Łaskę robi. No tak, bo on tak tłumaczył, że łaskę potem robi, wiesz, że to, że tamto. A one chcą iść do domu, mówi, że potem ona się spóźni na pociąg, ona dojeżdża, to tamto. To nie są. I w końcu wpuścili go. Wpuścili go, ona jeszcze na niego krzyczała. To dlatego, że on ją molestuje, to dlatego cała awantura. No to po co to piłować, tych atmosferę podkręcę. A ja do niej mówię, widzi pani. To jest ciężka praca. I ona szybko mnie obsłużyła. Bo tam trzeba talerz oddać, łyżkę, a ona sama ode mnie wszystko wzięła i nic nie trzeba było odnosić. Taka ciężka praca. Mm-hmm. Bardzo miła ta babka, tylko że ona już jest starsza i wiedźmę z siebie zrobiła. Wiesz, może po prostu zwyczajnie ciężko, no. Ale ja jej właśnie mówię, że ciężka praca, nawiązując do całego tego zdarzenia, to jest ciężka praca. Ja mówię, pewnie od 7 trzeba to gotować. Od 11 wydają do 14, 3 godziny, jest bardzo długo. Ciężka praca. No, i taki przyjdzie, ona mówi, trzeba było wcześniej przyjść, a nie potem 10 razy będą sprzątać, 10 razy, wiesz, nie mogą interesu zamknąć. I taki jeden facet myśli, że jak za darmo, no to on podpuszcza, żeby tu weszli. A oni w dupie mają, oni to wiadro wyleją do klozetu, no tak, i nie będą tam trzymać, bo ile będą wydawać? No. Powinny wszystkich obowiązywać i dyscyplina. Ile razy tak było, że krzyczy, że już za późno, bo tam przez okno wrzeszczy, za późno, nie ma. Że już nic nie mają. Niestety. No myślą, że jak za darmo i tego, i oni się nie męczą. Za darmo, to ludzie nie szanują, jak coś jest za darmo. Mm. Niestety. Jak to jest taka to natura ludzka. Tak chciałbyś taki jeden człowiek dobry. Tak chciałbyś dobry. Do kuchni podleciał tego. Ona mi, proszę tu nie przychodzić, bo my zaraz wychodzimy stąd, kończymy pracę. On nie rozumiał, że jak to przecież jeszcze zupa została i co z tego, że została, jak oni to wyleją. Czy do domu może sobie wziąć, co chce, to z tym zrobi, ale nie musi wydawać do pół do trzeciej. Nie, sobie też tam. Widzisz, jak to nawet Ewangelia mówi, przypowieść o 10 pannach głupich. No wiem, kolor, no. Oleju zapomniałem, po prostu się nie zorganizowałem. A potem może za późno. Nie załapały. No to co trzeba. Lepiej byłoby, żeby one tam iść nie chciały. Ale no to już się załapały. Było za późno. Nie ma nauczki, bo tak wciąż głupi. Tak. Taka Basia wczoraj przyszła, też taka była taka Basia, co można się jej wystraszyć, bo ona taka chłop, ma głośno krzyczy, ale ona chodziła kiedyś z takim facetem, to był jej mąż. I ona wczoraj krzyczy, że, jak on tam się nazywa, że on oślepł. I ona przyszła po zupę i tak gadała, a ten Marcin już ją, mówi, no już dobra Basia. I ona wyszła. Bo ją po imieniu zna, bo ona przecież od lat. I mówi, że o Jezu, musi ją zupę przynieść, że oślep, że o Jezu, jaki dramat. Oj, pan tu nie przyjdzie. To co ja tam będę jej mówić, że jak się urodzi ślepy, to jeszcze nie tak, ale jak tak, że widział. A z kolei w Buwie dzisiaj taki jeden debil udawał, że on widzi i tak chodził, tak jak te szafki z książkami, tam są napisy z boku, tak udawał, że czyta. Ja mówię, to jak on tak sztucznie to robi, to... A może czytać nie umie? No to nie.
To wniosek inny, że kiedyś był ślepy, a teraz nagle zobaczył, uwidział i jakby nic nigdy w życiu nie widział, to lata i zagląda. Jak to psychologicznie, widzisz, można rozebrać wszystko, bo człowiek weźmie 3-4 czynniki i już wie, o co chodzi. Kiedyś tam w Anglo-Ameryce Białystok szatniarka taka inteligentna mówi, że ja zawsze jak gdzieś tu się pojawiam, to ja wiem, o co chodzi. Że one coś knują. Ja mówię, słuchaj kochana, Jezus Chrystus to jak widział, że knują, to i nie musiał uciekać. On z miłością to wszystko mógł znieść, musiał znieść, znosić. Ale jakie to było przykre, że patrzysz się do człowieka, on się do ciebie uśmiecha, a chce cię zamordować. I 10 zdrajców. Cztery czynniki, tak jak jest USB do komputera włączasz. No jak to? Kabel na cztery te druty takie tam się w środku wkładasz, cztery i tam jest dźwięk, i tam jest obraz, i tam się wszystko rusza. To jak to jest USB 4? Ja mówię tak, tylko cztery druty. A ty, Wiesiu, nie chcesz zupki krupniczków? No właśnie, ja dziękuję. Na co ty? Nie, nie jestem przygotowany. No to na pewno. Tak. Nie jest głośno, bo coś tam na śmietniku leżało z jakim. Oj, tak. Tylko tak nie depresjonuje. On tak jak Janek Witek, coś tam... No! A słuchaj, taki Józio chodził. To po prostu literat. A jak ten Brudnicki miał na Podskarbińskiej 2, on przychodził, komentował, gdzieś pod rurą spał, taki bardzo inteligentny literat, że tutaj gdzieś umarł, zniknął, a w bibliotece tam żelazna, to takie wielkie książki brał, tam na miejscu wypożyczał, a ja tak myślę, po co ja mam te dzieła takie? Taki fiśnięty. No pewnie się zasłania tymi książkami. O matko, po co? I on po prostu... Potem na mnie był taki wściekły, wiesz, bo to jak to coś komuś dać, to potem masz tak. Ja pamiętam, że myśmy chodzili kiedyś do British Council, chodziłyśmy. I on taką miał brudną koszulę, ja mówię, słuchaj Józiu, ja mam akurat w plecaczku taką ładną, nowiutką, białą ci dam. A on mówi, nie. No i ten ochroniarz go tam wypieprzył. Ale tam do tej British Council, ale potem to w ogóle tam nie za bardzo było jak chodzić. No dlaczego? No bo wiesz, tu przychodzą tacy i z brudnymi koszulami. BBC, wiadomości co 15 minut. To po prostu mi to pasowało. Ale tak. Potem mi się przerzuciło na sklepy, 15 wiadomości w ciągu godziny. Jedna po niemiecku, druga po... No to chyba jeszcze tylko po rusku nie było, ale też gdzieś tam było. I potem jadę na Lubelską, ile razy mi się spóźniało przez te wiadomości głupie. Choćby na Ostrobramskiej, tam z Konforama, tam teraz już... Tam jest Leroy Merlin. Tam był, po prostu była Konforama, tak, była taka, oni to zlikwidowali, potem... No bo nie zmieniają co parę lat, żeby, wiesz, tak poziom podatki. Potem, wiesz, o telewizor za 200 zł mogłaś kupić piękny, stereofoniczny, ogromny, kolorowy. Nie taki najnowszej generacji, ale też nie najstarszej. I wcale nie duży, ale ogromny ekran, co za 200 zł sprzedawali. To ja już tam podpuszczam, może chcesz kupić i wiesz... Ja tam oglądałam, też sobie tam nabrałam tych bogactw, bo tam oni to naprawdę już prawie wypieprzali. Daj spokój. Tam teraz jest Leroy Merlin. Po co mi tam chodzić, jak ja mam te żerandoli, przecież będę żerandole kupować? Po co mi te żerandole? Z Wispy Osty to się kiedyś Ale jak tam były, wiesz, telewizory, tam były różne takie rzeczy, to tam było, był sens, no, kupowałem parę rzeczy tam. No. A teraz ja tam nie chodzę do Leroy, bo nawet sobie biustonosza nie kupię, bo po co?
A tak, to były naprawdę fajne rzeczy, tam nawet poduszki były tam, ojej, takie śmieszne, oni mieli śmieszne rzeczy tego kolana. To był bardzo duży sklep, okazało się, że oni musieli to zlikwidować, i, a to mi się, ojej, to jest 5 lat temu. Z 5 lat temu to już było. No. Nawet fajni tam byli ci ochroniarze, tam ciągle i te telefony tam ładowałam, tam przekładałam karty, ale tam raczej było na stojąco niestety. Mam, wiesz, wiadomości. Tam nikt z tych dziadów nie przychodził na szczęście, bo to było tak w wykładzinach, w kątku, tak ciepło. Nie to, że ciepło, bo tam lecie, to chodzi ciepło. Ale ile razy tam 115 mi się spóźniło na tego grubego Marcina. I tam 115 tak wykręcał z tej pętli Gosławek, Gosław. I tam bardzo ładnie po sobie też. On gdzieś z Aleksandrowa siedzi. To jest strasznie daleko. I tam żeśmy byli. Nie, przecież ja miałam kałupę w Walenicy. Doskonale wiem, gdzie jest Aleksandrowa. Proszę ciebie, myśmy byli w Aleksandrowie tam gdzieś na parafii. Tam było jedzenie, wszystko. Były koncerty. Opera, operetka. I żeśmy taką dziewczyną potem rozmawiały, że ten ksiądz nasz tutaj kiedyś tak zaśpiewałyśmy tam. Ksiądz nas tu zatrudni. Ale tak miło było na parafii normalnie. No to dobrze. Oni mają jakiś taki ośrodek kultury znany na całym. Na całą Warszawę, w Aleksandrowie. Operetka, że przyjeżdżają różne sławy. Nie wiem, czy to jest jeszcze, bo teraz plakatów jest tak dużo. No, można się zagubić. Daj spokój. No i wchodzę w tym buwie i ten taki młody. Jakiś chłopak wykłócał się z ochroniarzem, a ta młoda ochroniarka stała bokiem i nic nie gadała, bo może trochę miał rację, może trochę nie miał. I ja tak, wiesz, rozluźniłam atmosferę. Ludziom się chce cokolwiek. W ogóle nie wiem, ci studenci to oni nie są tacy kłótliwi, bo są raczej grzeczni. No właśnie. Ale jedna szła taka z kopytami w kieszeni przez skrzyżowanie. Ja tam do jednej mówię, zobacz co. Patrz, zaraz jeszcze panie pod samochód, ale idzie te kopyta, trzyma w kieszeni i tak szpanuje. No to przecież na pasach trzeba szybko. Takie tu szlachcianki muszą, przechodząc się, dowartościować. To jest śmieszne. Konfrontacji z samochodem raczej nie wygra. Ja dzisiaj w YouTube napisałem pasek internetowy i tam 15 audycji Radia Conchita. I tam w takim pasku internetowym pisze tak. Pawłowicz razy 4. Dwukropek. Dlaczego? Ale poczekaj. Pawłowicz razy 4. Dwukropek. Dziady odwrotnie. Weneckie dziady won, a wy stacy kasę dawajcie, wykrzyknik kropka i pod tym paskiem. Niezłe. Dzisiaj w Radiu Maryja Krystyna Pawłowicz mówi tak. I pani Bożena dużo gadała, to ja to podzieliłam na 4 audycje i tam komentarze. I ona mówi, proszę państwa, do mnie w internecie zgłaszali się ludzie, którzy mówili, że ta komisja wenecka to są dziady weneckie. No to więc ja mówię, że Krystyna Pawłowicz razy 4, bo to mam 4 takie audycje Radia Conchita, takie poprzedzielane, dwukropek, dziady weneckie won, a wy stacy dawajcie tu kasę. I tak, i pod tym jest ze 30 filmów. A ktoś taki pasek wejdzie, to od razu na 6. I Krystyna Pawłowicz mówi, że jej zwolennicy zwrócili jej uwagę w komentarzach, że ta komisja wenecka to są dziady weneckie. Po co one dupę zawracają? Żeby dupę przewracać.
patrzyli. Jeden się na drugiego patrzy, drugi na to, podniecają się. Sztuczny ten robią, jak cyganka. A dieta leci, no. Słuchaj, ta pani Genia na tej Grochowskiej 115, jak ona mi opowiadała, a raczej jej córka, mówi, słuchajcie, moja mama jest stara i głupia już. I przyszła jedna baba, jakaś taka inteligentniejsza i te szmaty jej tam w tej kuchni pokazuje, jakie ma materiały. A cyganka w pokoju buszuje i tam tej Małgosi powyciągała, wiesz, coś tam pokradła, nie wiem co. Ale mówi, mamo, ty po prostu, ja nie wiem, tyle lat żyjesz, i cholera, nie rozumiesz, że... Może już moja rodzice ma, wiesz, już u nas... Ale inteligentna babka opowiada jej, jakie ma materiały, a tamta, wiesz, no kurczę. I jak ta Genia opowiadała i ta pani Małgosia, to myśmy ryły ze śmiechu, że... No, ale to był dramat w sumie. Tam skarbów jej tam nie okradła, bo ona ma pieniądze w banku, jak gdyby co. Ale... Przyjemne zdarzenie przecież. A ta pani Małgosia jest takim kopciuszkiem. Dlaczego? Dlatego, że ona w kuchni umiała sobie ścianę kuchni nie przestawiać i ścianę murować. Sama? Mhm. No, gniazdka, wtyczki, przełączniki, wszystko sama robiła. Tak jak moja Ola, no też jest taka techniczna, wszystko umie. No ale ściany murować. Ona, ta Małgosia, uczyła rosyjskiego. I nawet mi tłumaczyła, jak przynosiła, na kasecie miałam ponagrywana. Daragoje, abiścianie. Takie ładne te piosenki były. Teokratyczne, takie pozbierane, półświeckie, ładne melodie. I ona mi to tłumaczyła, pani Małgosiu. Jak pani bardzo chce. Bo myśmy tak słuchały tam, jak pani Tomaszowanie tłumaczy, że rozpisała trzy zwrotki. No jedną umiem na pamięć, ale piękne. Pawieduja da mojce wiadek, refren, pięknie. No a potem się przekształciła na niemiecki, bo ona mówi, że to nie ma zapotrzebowania na rosyjski. No tak. Na niemiecki. Musiała się uczyć, chodziła. Ale ona to po niemiecku to. Taka pani Małgosia cicha, taka cicha, taki kopciuszek, ale wszystko umiała. I to najlepiej, jak jej ta mama umarła, to myśmy nawet nie wiedzieli, ta pani Genia. Ja raz idę do niej i dzwonimy na domofon, ktoś mi otwiera drzwi. I pani ta idzie z piwnicy z kartoflami we wiadrze, a ja do niej mówię, że mama nam drzwi otworzyła. Ale moja mama to już nie żyje, no. Spokój, ale honor. A ona mówi, to mój brat otworzył, ten psychiczny taki. No to a dajcie spokój. Ta biedna pani Genia, Boże, jaka to szlachcianka, jaka to niewinna kobieta, Boże. Ona mówi, ja to podzielam was, ja to krwi, to nawet bym nie wzięła. Nie wiem, czy bym była hinduska, czy kim. Nie, bo to mordercy, bo to choroba, bo to po kimś, nie, obrzydliwe. Ja mówię, pani Geniu, bardzo w dobrym kierunku pani zmierza. No, tylko że czasem, wie pani, obrzydliwe, to narkotyki też są potrzebne, żeby ból znieczulić. Złe rzeczy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, wykorzystuje się to w tym celu. Ona wiedziała, ale mówi, w pełni podzielam i tak... To są takie dwie ateistki, którym dobrze jest tak, jak jest. W nic nie wierzą. No, na zebranie tam były tam parę razy, ale jakby taka przyjęła chrzest, to przecież bracia widzą, że to takie... Ale ta choineczka to może być. No to jak ona do braci mówi, że ta choineczka może być, tyle czytała, tyle studiowała, no to o, to może być choineczka. No to przecież do chrztu idzie taką. Ile takich ludzi, co im dobrze. I potem umrą. Tyle w życiu widziała, że na przykład w czasie wojny, jak ludzie umierali, że nie jednej osobie lepiej byłoby umrzeć, prawda? Nie żyć. Żeby tego bólu. To po co komu tam Bóg? Aby zdechnąć. I to trymiga. Okropne. I tacy ludzie to pamiętając, przecież dobrze im jest, jak jest.
No. A ja taką sochę mam w Anglii, Ameryce, Białystok. To ta socha mówi, Boże, jak mi dobrze, jak mogę wszędzie wszystko kupić, jak to wszystko jest, bez kolejki, co chcę. Ja mówię, no rzeczywiście, pieniądze, socha masz, no to więc, tylko kupować. No, ale potem jej matka zmarła, ja potem już nie przyjeżdżałam nawet tam. No. Ta socha też może już umarła, wiem, ze smutku można umrzeć. Taka sąsiadka do niej przychodziła z domu, taka gruba, Dorodowicz podobna też, takie fajne te baby mam. Tam mieszkała Danka Wiśniewska, taka Collins, elegancko odstawiona. I ta Danka Wiśniewska idzie i mówi tak, no ale ty masz zainteresowaną, że obiady gotuje. Mówi, żyć nie umierać, tak się śmiała. Poszła do siebie, że ale ja mam kucharzycę, ale zawzięta. Dobrze gotowała. Ja mówię, słuchaj, pysznie gotowała, chociaż gotować nie umiała. Ale tak, jak ugotowała ziemniaczki, to z cebulką, zaskwasz. O Jezu, wiesz, nie umiała, bo to jest stara panna, no to komu by tam gotowała? Też nie umiała cokolwiek. I tego. Potem robiła dwie godziny po obiedzie kurację dla mnie. Ja mówię, słuchaj, ja bym chciała, jak tu jestem już tak długo, tutaj Anglamy recepia być, to chcę, wiesz, Alicja, co? Zapomnieć o tej Warszawie, to róbmy taką kurację i ona codziennie po 4 jajeczka im smażyła. Na skwareczkach, także z tłuszczykiem. I takie to było pyszne, że ja się tak obżarłam. Potem szłam, leciałam gdzieś na wernisaż, a pół dnia u niej ćwiczyłam, próba była. Dzień dobry, kochani, tak was po... I ona gotowała, a ja tam śpiewam, tak pół gębkiem, tutaj to. Pół wypas. No i ta matka jej żyła, podsłuchiwała, tak, lokadia taka, co miała dużą rentę, bo jej mąż w angielskim wojsku pracował. Biedna umarła i ta, nie wiem, czy jeszcze żyje ta socha. A mogę do niej list napisać, socha. Kup sobie komputer, ja tu mam tyle kanałów, będziesz oglądała, to na pewno ożyjesz i te 5 lat dłużej będziesz żyła. Mm. No jest problem to z tą sochą. Ja ci coś powiem, ona miała 4 wiadra obierek we wiadrze, w toalecie. I jakie tam cyrki były, słuchaj. I potem, jak mówili sąsiedzi, karaluchy, aha, ta pani Alicja. A to nie mogłaby rzucić tego, czy co? A ona tu jak się kłóciła, całym rokiem, że to ma do rzeczy i że od nich przyszły po parafecie, więc... Ona po prostu nie lubiła sprzątać i po prostu miała bardzo piękne meble, takie szlacheckie, w domu czyste, wiesz. No. Ale słuchaj, jaki cyrk. I do tej Alicji Sochy, ja raz takiego chłopaka, żeśmy tak na plotki, to i taką babę mi się ściągnęło. Z Centrum Kultury Prawosławnej, która miała za paznokciami brud i ona przyjechała ze Szwajcarii. I teraz tak, wszystko u prawosławnych tam i to i tam, dobrze. I teraz ona mówi tak, że jak ja chcę, to ona mnie weźmie do Mercedesa i my pojedziemy tu po wszystkich tych barach mlecznych, będziemy jadły. A ja mówię, no dobrze, ale tam pytam się jednej takiej, ty słuchaj, ta baba, co ma brud za pazurami, to jest prawosławna, ale ona chce mnie wziąć do Mercedesa i mieszka jak Pippi Langstrump gdzieś za torami w domu. I ona rzeczywiście mnie wzięła do Mercedesa, miała wyrwane po jednej stronie w pierwszym rzędzie, że trzeba było siedzieć w drugiej. Dlaczego? Na skrzynkę, a tam piesek siedział ewentualnie. I ze Szwajcarii przyjechała, bo ona tak od męża uciekała, bo ten mąż okropny. I proszę ciebie, dom na pół spalony i zastawiała te blachy, duże te pokoje miała i za torami tam miała wiśnie, to też taka bajka Pippi Langstrump. I prądu już tam nie było, to więc, a mieszkała jak wiedźma. Naprawdę, że ona mówi tak, muszę pilnować tego domu. A to nie można by remontować, ja powiem. I to dawno już, wiesz, dawno już pewnie umarła, to po pierwsze, po drugie, wiesz, państwo chciało jej to zabrać jakoś, no nie wiem, nie mam pojęcia. No ona tam jeździła tym Mercedesem, wszędzie się kłóciła i tak dalej. Ale już tam prądu nie było, jej się tam tego prądu zainstalować nie opłacało. I myśmy się tak wygłupiały.
A potem, wiesz, już myśmy ze sobą nie rozmawiały, potem ta Baśka mówiła z nadcerki, mówi, ty słuchaj, to jest złodziejka. Ona Mercedesem przyjechała, wiesz, tutaj, tam są ekskluzywne toalety, wszędzie papier toaletowy powybierała z 50 rolek. No, do Mercedesa. Wiesz, no, to tak wszyscy mają już też czasów komunistyczne papiery. Ten facet wyszedł, ten stróż patrzy, że nie ma toaletu i wiadomo, kto to zrobił. I mówi, Mercedesem jeździ i jej mało papieru toaletowego. No myśmy z tą Baśką... obsesję na płycie papieru. Tam ryby tam ze śmiechu, z tej, jak ona się tam nazywała? Ale prawosławna. I ona przychodziła do cerkwi i też taka... Ja raz ją przyciągnęłam, słuchaj, do tej sofy. Ale po co? Żeby się wykąpała. No więc tak, tu cztery wiadra, obierki. Ta, ja też u niej się kąpałam, bo ja się pryskałam. Ja mówię, Alicja, ja to tak... Stanę i się tylko spryskam, ale no, oczywiście, tak, oczywiście, no. Nie ma sprawy. O, ale jak ta baba przyszła, się kąpała, to tak, miała 10 onucków. Słuchaj, bo ona w tym domu, tam jak spała, to przecież miała tam sywki łajmowe. Słuchaj, oj, ale za torami ciut, no przecież to normalnie tam żyć i nie umierać wszędzie jakaś bajka, słuchaj, jak, albo jak ona mnie po tych barach woziła, kupowała mi, stawiała, wiesz, bo to ona uważała, że w barze to jest tanie, a ja mówię, słuchaj, ja od dziecka lubię bary, bo ja lubię jajecznice, takie różne, ja wiesz. Ja też zawsze lubię bary. No, i ona mnie obwoziła wszędzie tym, i ten piesek szczekał, wiesz, na ludzi, kto tam tylko co podskoczył, to ją bronił, słuchaj, ona ze Szwajcarii, tak, może na pewno tam albo umarła, albo może po tej stronie, albo może po tamtej piesek stronie. Piesek jaki? A taki właśnie szczekający, malutki. No właśnie, to te malutkie leśne. I teraz tak, i ta socha jak zaczęła wrzeszczeć, bo pół godziny się kąpała, dłużej. Ja mówię, proszę nie wyjść z tej łazienki, proszę nie wyjść, jakaś bezdomna przyszła, proszę nie wyjść, ja potrzebuję wejść do łazienki, ja nie mogę tak czekać pół... I ta socha jak na nią zaczęła wrzeszczeć, słuchaj. To myśmy tam potem ryły ze śmiechu i z tej sochy, i z tej jednej, i tej drugiej. Ja mówię, dajcie spokój. Potem, proszę ciebie, ta przychodziła z dołu do Rodowicz podobno, taka obfita babka, blondyna, taka fajna taka, wiesz. Ja mówię, no ta pani Alicja tu potrzebuje męża, mówię, bo ja jestem kobietą. Żebym ja była facetem, to byśmy. I słuchaj, i ta socha stara panna, ale ona taka, wiesz, brzydka taka. Chodziła w brązowym, miała fartuszek taki ciągle brudny. Ja mówię, Alicja, przecież jak ty idziesz do sklepu, zobacz, jaka ty jesteś elegantna. Bo ona uważała, że jak idzie do sklepu, to ma wielki bal, że ona kupuje, że tu tyle tego jest, że takie, nie ma tej kolejki. I raz dostała czerwone plamy na mordzie. Poszła do tego, dermatologa, a tam lekarzy, boż, rój, bez kolejki. Dlaczego? Dlatego, że 7 dermatologów przyjmuje i ciągle ktoś wolny, słuchaj. I ona mówi tak. A ta lekarz do mnie mówi tak, a co to? A czy pani się umalowała? A tak, a nic nie powiedziała, ale była taka wściekła na tą lekarkę. Mówi, tu są takie. Miała uczulenie. Tu są takie szlachcianki u tych lekarzy, takie kliki, że one ze mnie drwiły. Nie dość, że ja siedziałam pod drzwiami gdzieś kiedyś, tak ona rozmyśliła, bo tam nie ma. Mówi, to one mnie upodliły, że ja się umalowałam. Ja mówię, to trzeba było powiedzieć, że się nie umalowałaś, tylko... Plama na honorze? I ta socha, jak opowiadała o tych dermatologach, mówi, jacy tu lekarze, to taka wielka szlachta taka, że... Ale co, pomogli jej chociaż przynajmniej? Ja wiem, że ona się leczyła, przecież jak to ona głupia. Ktoś tam leczyła się, ale i to przeszło jej, przeszło, oczywiście, że przeszło. Ale ja mówię, słuchaj, Alicja, ja pierwszy raz rzeczywiście coś takiego widzę, żeby bez powodu... Czerwone plamy. Ja wiem, może ten karaluch. A tam pełno u niej karaluchów było. Ja wiem, może ten karaluch ciebie ugryzł. Słuchaj, tak malarka. A ona udawała, że ona nie. Jak ty jesteś o karaluchu, to ona udawała, że cię nie słyszy, że nie rozumie. O czym innym gada? Ona dyplomatka. A idź. A głupia. W jednym sensie głupia, ale tak. Mówiła jak wizjonerka. Wszystko wie na odległość. I żeśmy, co ona chciała, mówi, musimy koniecznie pójść, bo Wajda zrobił film, pan Tadeusz, do kościoła ewangelickiego poszłyśmy, z którego zrobili kino Syrena. I ono od dziecka jest kino Syrena, ale kiedyś, naprawdę 65 lat temu był jako kościół ewangelicki.
Piękne to kino, ale nieduże i kameralne i pełno narodu. I żeśmy weszły, wiesz, bez biletu, a myśmy kupiły bilet. Ja mówię, zobacz Alicja, myśmy weszły i tego. Ja mówię, i dobrze, nie, przecież my mamy bilet. I żeśmy tam, wiesz, i ona krytykowała Wajdę, że byle gówno. Mówi, co to za film? Mi się to nie podobało. Ale dobrze, że była. Potem chodziła taka szlachcianka po Centralnym. Słuchaj, załatwiła sobie mieszkanie. Przyjechała z Podlasia i ona 4 lata chodziła po Centralnym. Lekarz mi kazał i szukała tu złotówkę, tam. Tak, musiała chodzić. I potem zapisała się do wolontariatu na Żytnią, w Caritasie, w kościele. I po prostu wydawała ciuchy, robiła i załatwiła sobie mieszkanie. I parę razy się spotkałyśmy na Centralnym i ona mnie zaprasza na kawę. A to było kiedyś, to wiesz, nawet jej teraz nie widzę, gdzie to w Warszawie spotkasz człowieka. Bardzo fajna ta babka, wiesz. I ta, ona ze mną pogadała, no ona z wielu ludźmi nie gadała. I o co chodzi? Bo ona też od panu Tadeuszu, też na Wajdę psioczyła. Widzisz? Też tak samo jak ta Socha. Takie ludzie mają podobne czasem usposobienie. Stosunek swój do tego, czy do ta... O właśnie. I ona tak po tym Centralnym i ten Robercik mówi, zobacz. No i ona opierdalała tych zużytkich, tych. I się tam w życiu... Wszyscy źli, wszystkich opierdalała. I potem jak przy tym Caritasie to się wybiła i dostała mieszkanie i mówi, że pod jej oknem mówi, palą papierosy, głośno gadają i mówi, to komuchy tu mieszkają. Ona mówi, ja to towarzystwo muszę rozpierdolić, pójdę do samego tego prezydenta. I tak, no, dostałam mieszkanie, co ja dostałam? Ja mówię, dobra, i tak. Nie wiadomo, jak ona dostała. Z Podlasia miała jakieś tam dokumenty. I tak chodziła po tym Centralnym. Przecież było widać, że to normalna kobieta z nienormalnym mózgiem. I tak szukała, tu złotówkę, tu zagląda, tu coś tego. No. Nawet raz mi coś tam pożyczyła, to jest taka głupota. I że ona pojedzie tam, gdzie ja jej mówię, żeby jechać, ona to sprawdzi, taka honorowa, ambitna. No i już może i umarła, bo nie wiem. Taki babcia jak dobrze, to może umrzeć. A jak babka walczy, się zmaga, to nie. Raz kiedyś opowiadali, że takie Niemce dali do zjedzenia tegoś buraka. Zjadła i umarła. Nie. Taka była głodna. Zjarła to i umarł. No. Taka Niemka była raz. Po wojnie, wiesz. Także, wiesz, lepiej, żeby tej wojny ta kultura pojechała do Wrocławia. To takie chamstwo w tej Warszawie. A Niemcy to już chamstwo, ja nie wiem, do jakiejś tam entej potęgi. Nie wiem, czy to nawet chamstwem można nazwać. Skoro był mord. No. Niestety. To jest... Ja się ujadłam, ta zupa jest tak pyszna, bo poza tym ona jest bardzo zdrowa. Drobnitka, tak. No i proszę Ciebie jeszcze, to bardzo dużo kurczaków było w tej zupie. Jak dawał niektórym ten na talerzu, to prawie pół kurczaka było w postaci, wiesz, szyjki, macicy, tego, tutaj, tamtego. No i tamten jeden przez okno, to tak zaczęła na tego wrzeszczeć, bo taki... Rzadko przychodzi, się podniecił i tam do kuchni poleciał. O, tam jeszcze jedna osoba przez okienko zagląda. Och, może, o, bo wam zostało. A mi proszę to stąd wyjść, tu się nie patrzy, czy nam zostało, czy nam nie zostało. Już jest po drugim. No ale wpuściła z łaski, ale że już ujadał, do końca ujadał, że ludzie są beznadziejni. Ona mówi, ma pan tą? Nie ma pan, tylko masz miskę? To jedz tego, tylko to Ciebie powinno interesować. I do niego to chodzi. Taki naprawdę był głodny, ale zjadł tylko talerz.
No przecież ona. Ona miała właśnie jedną trzecią, mi wlała jeszcze drugi raz do tego kotła. Wlała. No ale wiesz, no to się tak patrzył. Chyba to, że ja mam tyle, on figę. No wiesz. Trzeba uważać, wiesz. Bo to. Różne są typy. Różne typy, różne reakcje. No. Bo tacy niektórzy są do wciapnisie, że on zjadł, żeby jeszcze zgarka nalać swojego tej. No to to. No, przepraszam bardzo, to już jest moje. A go ta gruba świnia, ten Marcin jeszcze zobaczył, że ja ze swojego mu wlewam na te. Bo czasem może by mi się chciało. A wy za to przytyć. Nie wolno z talerza odlewać sobie do wiaderka. Jak zobaczę, że to odlewam, to ci nie da, to dużo tak jest. A jeszcze ten ładny Michałek taki, śliczny ten Michałek, nauczył się od tego Marcina, jak zobaczy, że ktoś zlewa do talerza, żeby drugi dostać szybciej i drugi sobie zleje, to nie daje drugiego talerza. No, a ty skąd przyjechałeś? A, z Mławy! Taki chytry jesteś, taki cwany! No taki przyłazi, taki jeden, taki z brodą, taki trochę nieźle nawet wyglądający. To widać, że taki chytry, bo chciał, jak talerz, zobaczył, że trudno chłopczaków talerzu sobie podnosi. A to trzeba przesuń dalej, nie? Przesuń, bo tu niedługi, ale spory. A ten mówi, aleś ty cwany, chciałeś taki być cwany, skąd przyjechałeś? I tak drwi, i ten taki Michałek dzisiaj go nie było, może pod kuchnią tam siedział. I ja mówię do tej babki, wie pani co? Tu jest taka ciężka praca. O 7 przecież, żeby to ugotować, tych kotłów tyle. Ile to jest pracy, bez względu na to, czy one mają ziemniaki, czy obierane ręcznie, czy maszynowo, czy one ziemniaków rzadko tam dają. One mają ryż, mają makarony, mają tony różnych, to po co mają te dlatego ludzie mówią, że oni tu kartofli, to ziemniaków to rzadko, bo one to olewają, ale nieraz są, wiesz, ta Iza, jako kierowniczka, to ona, no. I tam, ponieważ jest mniejsza część dworca wschodniego, to ludzie zaglądają. To taka babcia przechodzi, tak, o! To i ja sobie, bo patrzę, fajne towarzystwo, to i ja sobie tu się... A tak widocznie już gdzieś korzystała i skorzystać chciała więcej. Także proszę Państwa, no tu w Warszawie, jak ktoś tak się rozejrzy troszeczkę, to są różne opcje. Tam na Brudnie też te siostry białe, co przepędzone tu spod wiatraczy, to z bloków przychodziły na Pobożańskiej, z bloków przychodziły emerytki, bo za darmo można. Ale dlaczego przepędzone? Bo one tu miały, proszę ciebie, hotelik, nawet miały szpital. Że jak ktoś nie miał nogi, to one brały tam, opiekowały się i one po prostu rano kąpały ludzi, ludzie się kąpali, potem mieli na zmianę majtki. Od Matki Tereski. Ja rozmawiałam z taką jedną z Hiszpanii, po hiszpańsku, taka poświęcona, młoda, piękna dziewczyna, która się przyłączyła, to jest jakiś taki klasztor, taki zakon, no, Matki Świętej Tereski, Świętej Genowefy Pigwy. I ona z Hiszpanii, bo tam też parę z Francji było, ale najczęściej są z Indii. Tam jedna taka hinduska to tak pięknie po polsku tłumaczy Biblię, że codziennie. A jak tutaj na pracę one gotowały zupę, to dwie michy, a łyżka w niej się stała. Tak? One gotowały treściwie, że ludzie jak przyjdą, to wiesz, to się najedzą. Potem one zmieniały opcje, bo nie miały biedne warunków. Teraz ponoć, bo tutaj proszę ciebie, ja byłam na takim, już takie spotkanie to było, u tych białych. Ale kto inny prowadził, że tam można było wypić kawę i nawet takie te cukierki białe dawali, jak ty masz. Także nie musiałabyś nic robić, byś wypiła kawę i taką białą cukierkę byś dostała.
I ta babka, która prowadzi spotkanie, proszę Państwa, jestem byłą alkoholiczką. I każdy, żeby tak tutaj już stołu, jak siedzimy, żeby to o sobie powiedział, jak on się zmaga z tym. A ja myślę, ciekawe co ja to myślę, bo to na mnie kolejka. A nie, tam ja sympatyzuję coś tam, bo tam ktoś też tak powiedział wcześniej, tam mi się to podłapało, że sympatyzuję. No wiesz, znaczy nie powiem, że jestem jakąś rodowitą alkoholiczką, z Alcohol Land przyjechałam. I super. Kawę taką mocną, tam nawet można długo byłoby. A kiedyś kawa to była taka, wiesz, trudno ją można było załatwić. Ja tak patrzę jedno po drugim, czemu można być alkoholiczką. Dlatego, wiesz, ta Ewka na lotnisku, ona też udawała taką bezdomną i dlatego skorzystała bardzo dużo. Znalazła 26 kilo schabu zamrożonego. A skąd widziałeś, jak lat? A słuchaj, zostawiają folii, wiesz, ona zanurzała się w śmietniku, a jej synek jak pięknie idzie przez całe te sale. Włóch do śmietniczki, bo widzisz, że coś jest, cała siata kanapek bierze. Tu wódki jakieś, tu jeszcze tylko brakowało, żeby do śmietnika pieniędzy nie wyrzucali, ale przecież to też robią. Także ta Ewka ta miała tyle szczęścia, ale... A ta Rumunka, ten Ireczek, drewnik nie mówi. Słuchaj, ta Ewka to już ma już ze dwa takie mandaty wypisane przez policję, bo się zachowuje ordynarnie. Ją wyganiali na nosach i ona wracała. Ma do zapłacenia. Jak nie zapłaci, to pójdzie się. No to będzie miała przynoszone. Co to dla takiej? Co nią to chyba specjalnie nie wzruszy. No co to za przyjemność spośród jakimiś mędami mieszkać. Przecież one są agresywne. Słuchaj, jak na tym lotnisku, jak ten Dawidek, jak leci, jak do śmietnika się nie wstydzi, tylko patrzy, żeby solowcy się nie patrzyli, wie, twoje te, swojej parafii. No, ze śmietnika wszystko jest najlepsze. Tylko ten Janek głupi, bo jak on zobaczy, wiesz, że stoi śmietnik, to znaczy, że tam są śmieci tylko. Ale on tego nie rozumiał i po prostu miał tak jak miał. Miał tak jak miał. Ciągle robaki ze ściany wychodzą, ciągle robaki. A przyznam się szczerze, że to co my tutaj mamy, to za Janka, ja tego nie widziałam. Nie widziałam. A jak nawet w bloku jest napisane na tablicy ogłoszeń, żeby zabierać rzeczy z balkonu, pluskwy przełażą. A takie słowo było? Tak, pluskwy, dosłownie pluskwy. Po ścianie, że chodzą? No nie wiem, no przechodzą, no. Więc jak nie wierzysz, to zobacz. No to właśnie. Alicja Socha mówi, pani Ala Socha, aha, to karaluchy. No co jakiś czas, wiesz, te ale insekty ona, mają. Ale ona ściągnęła ekipę, jakie rury mieli, jakie szlauchy. I mieli jak gazową butlę. Słuchaj, no padło to wszystko. No tak. Takie silne ta chemia. No, padło, słuchaj. No. Ja mówię, słuchaj, Alicja Socha, nareszcie. No. Będzie samotna. Stała. Bo tak koleżanki. Zwierząt. Alicja Socha. Ale myśmy z tą Sochą, ile ona się naczytała tej Biblii, te wszystkie książki, myśmy przewertyli. Ona mówi, ile mądrości, ale przez baba zepsuta. No ta piatrze swoje mówi, patrz, w telewizji, patrz, w Afryce te antylopy, po co one tak lecą? Po co Bóg to stworzył? No, przecież jak się patrzyła jest susza, to muszą. Antylopy. O, to krokodyl za nogą. No, ona ale ty nie mają wyboru. No. Ale po co ty głupia lecisz tam? No, a to co ma z wodą umrzeć? Jak ona to gadała, to właśnie. Tak w ogóle bzdury. Ale po co, bo ona to miała powiedzieć. Po co to tak, ale po co to tak leci? To Bóg stworzył, żeby tak leciał. Ale po co? Nie, bo Alicja, bo ty dostałaś mieszkanie, bo super mieszkasz i już tu nigdzie nie lecisz. I się potem dziwisz z temu innemu, że leci. Oj, ale ludzie lecą. Dzień po co i zacząć.
Także wiesz, myśmy z tej Alicji Sokle, myśmy tam się śmiały. Najbardziej to Danka Wiśniewska mówi, ale ty masz zainteresowaną. Ja mówię, no słuchaj, ona nigdy jakby nic nie gotowała, tylko dla tej matki. Ale jak zaczęła, to już, wiesz, i mówi, ja jutro do Warszawy jadę, tak? I proszę nie jechać, jutro będziemy miały to na obiad, potem będzie kuracja i za pół godziny kawę nosiła, herbatę, kawę na